Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Moszczecia, część EKG, witam Państwa bardzo serdecznie, a w naszym studio dzisiaj, proszę Państwa, prezesowo i muzycznie, można powiedzieć, zapomniałem o tym powiedzieć, Grażyna Piotrowska-Oliwa, pianistka, wiceprezydentka, pracodawca Rzeczpospolitej, wcześniej prezes Orange'u, Piotr Czarnecki, bas. A jakbyście tak Państwo, panie, nie mamy fortepianu, bo pani mogłaby zagrać, pan prezes mógłby zaśpiewać. Prezes Raiffeisen Bank, ale sam słyszałem, proszę Państwa, jak prezes śpiewał, o tak, i to całkiem poważnie, z zespołem, jak najbardziej. Z chórem, przepraszam, chór to był, no, chór, to męski chór. Zespół, tak, no, zespół. Zespół męski, tak, luzem. Zespół męski. Luzem. Doktor Bogusław Grabowski. Ja umiem tylko grać na nerwach. Na nerwach umiem. No, ale nie, złagodniał. Bogusław Grabowski złagodniał. Gołębi teraz jest. Kiedyś był uważany za jastrzębia Rady Polityki Pieniężnej. Teraz gołąb już nie jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej. W ogóle zgołębiał tak od momentu, kiedy został członkiem Rady Gospodarczej przy premierze. Jastrzębie. Prezes TFI Skarbiec. Proszę Państwa, na rynkach papierów wartościowych wzrosty, świątecznie jest, lekkie takie, tak leciutko, lajtowo, WIG 20, 0,12% w tej chwili na rynkach zachodnioeuropejskich. Także lekkie wzrost, trochę większy niż w Warszawie. Waluty tanieją, frank szwajcarski o 3,07 zł w dalszym ciągu, chociaż 0,22%. Tanieje, drożeje euro o 0,03, kosztuje 3,97. EKG. Zdziwienia, no cóż tam zdziwienia słychać? To ja się mogę pierwszy zdziwić, bo ja proszę się... Proszę bardzo, chce pan napaść na dziennikarzy oczywiście. Tak. Pan prezes już się chce zdziwić już od pół godziny. Ja już od pół godziny chcę się zdziwić i dlatego bardzo mi odpowiadał ten list pana ministra Scheinfelda, bo ja dokładnie w te same tony. Otóż... Ale to nie dziennikarze, to komentatorzy. Pan, komentatorzy, tak, pan komentatorzy. Miał pretensje wczoraj do komentatorów, ekspertów naszych, byłych ministrów, proszę pana, prezesów. Czyli jak obecnych, ja będę teraz także... rozszerzę te swoje narzekania na dziennikarzy niektórych, to znaczy, że pokażę naszą wadę narodową. Lubimy zrzędzić, tak, narzekać i przywalać innym, tak, a pochwalić... zachwycić się. I mówić, że to inni nam przywalają. Tak jest. Ale tak naprawdę pochwalić, cieszyć się czymś, coś pochwalić, to nie potrafimy. Otóż rząd ma bardzo trudne zadanie w zakresie reformy różnych aspektów systemu emerytalno-rentowego. I mówimy o tym, że powinien likwidować przywileje. Pierwszym takim podstawowym, który dał w tym roku prawie 7 miliardów korzyści dla budżetu, to było wprowadzenie emerytur pomostowych i likwidacja wcześniejszych emerytur. Ponad 1 000 000 osób straciło przywilej przechodzenia wcześniejszego na emerytury. Teraz to ten przywilej emerytur pomostowych dotyczy 200 kilkudziesięciu tysięcy. To jest prawie 7 miliardów korzyści, mniejsze wydatki dla budżetu. Najmniejsza ilość ludzi przechodzących na emerytury w tym roku, w poprzednim też było mało. Wydłuża się Polskę z jedynym krajem, gdzie szybko wydłuża się przeciętny wiek emerytalny. No tak, właśnie ale trzeba także powiedzieć, że byliśmy jednym z, no, jednymi z najmłodszych tak emerytów. Jest, tak jest, także dlatego to trzeba było zrobić. Zrobiliśmy 10 lat za późno, ale zrobiliśmy. Cieszmy się, że zrobiliśmy. Teraz rząd po tam dwóch czy iluś tam latach rozmowy chce przejść do reformy mundurówek tak zwanych. Wiadomo jest, że znaczna część pracujących w sektorze ma staż pracy powyżej 15 lat, czyli nabyła na podstawie obecnych przepisów uprawnienia emerytalne i może w każdym momencie z nich skorzystać. I wiadomo jest, że jeżeli się zapowie likwidację tych przywilejów czy ich ograniczenia, to część z tych, którzy te przywileje może wykorzystać, wykorzysta. No i mamy zwiększoną ilość mundurowych przechodzących, składających wniosek o przechodzenie na emeryturę. Zmierza? Już zmierzam. I otóż czytam dziennikarza w jednej z czołowych gazet, że po prostu aż się pięści zaciskają. On krytykuje rząd za to, że właśnie tak nieudolnie przeprowadza, nie wiem, te negocjacje. Dziennik Gazeta Prawda. Pan redaktor Bartosz Marczuk. Po nazwisku, żeby nie było. Otóż pan redaktor krytykuje rząd i mówi, że jak się powinno robić reformę tak, żeby ci policjanci nie odchodzili, bo przecież oni są doświadczeni. Jak odejdą, to będzie strata dla społeczeństwa. Jak, panie redaktorze, takie reformy się powinno robić? Ja już panu zacytuję. Otóż likwidacja przywilejów emerytalnych powinna być przeprowadzona niczym operacja chirurgiczna. W sposób zorganizowany, zaplanowany, bez zbędnej zwłoki. Inaczej powoduje sztuczną nadkonsumpcję świadczeń. I w podsumowaniu. Rządzenie polega na sztuce podejmowania trudnych decyzji w imię interesów państwa, nawet kosztem narażania się na krytykę czy bunt ze strony wpływowych lobby. Panie redaktorze,
tak pompatycznego bełkotu niekompetentnego jeszcze nie czytałem. No, proszę państwa, to powiedział i te słowa powiedział Bogusław Grabowski, który się dziwi, ale proszę nie uogólniać. Nie, ja nie ogólniam, dlatego zacytowaliśmy. A czy pan dostał jakieś ćwierćtaciku u rzecznika rządu, czy jeszcze nie? Nie, bo odnosiłem przez chwilę, odniosłem wrażenie, że tutaj dostał, to bym był jastrzębiem. Takich redaktorów. Jakiś etacik tam u rzecznika. Nie, trzeba pamiętać o tym, jeżeli krytykujemy pierwszą i drugą władzę, od czasu do czasu dobrze jest skrytykować czwartą władzę, czyli media. Poziom między naszą czwartą władzą a tą w krajach wysoko rozwiniętych wcale nie jest mniejszy niż poziom między naszymi politykami, których krytykujemy. Tylko mamy mało czasu, my tu jak eksperci od czasu do czasu możemy sobie taki wybieg zrobić. Ci dziennikarze też powinni zwrócić uwagę, że jeżeli krytykują rząd za to, że coś nie robi, to powinni dostrzegać, jeżeli coś robi, albo w takiej sytuacji wszyscy rządzący, wszystko jedno z jakiej partii politycznej, będą osaczeni. Reformują, to narzekają albo górnicy, jak się prywatyzuje, albo mundurowi, albo rolnicy, a z kolei jeżeli zaczynają coś robić, dziennikarze powiedzą, no to trzeba robić tak, żeby tamci nie narzekali. Takie rzeczy tylko w erze, panie redaktorze. Nirwana. EKG. Ja wrócę do swojej ulubionej, mimo wszystko nadal działki telekomunikacyjnej, bo znowu jest coś, co nie przestaje mnie dziwić. Otwieram jedną z gazet i widzę dzisiaj, ja to traktuję jako festiwal tak zwany przedwyborczy, tylko tym razem to nie są wybory parlamentarne, tylko jest kwestia przedłużenia kolejnej kadencji dla pani prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. I jest gospodarka nakazowo-rozdzielcza, ja znowu gdzieś wracam do czasów mojej młodości, mną wstrząsa. UKE mówi, że telekomunikacja polska da 100 megabitów na sekundę, da? Czyli łącza szerokopasmowe, da? Internet. I ma zbudować 3 miliony, jest to warunek do podpisania porozumienia. To znaczy, ja urząd mówię wam, podmiotowu prywatnemu, co ma 3 miliony łączy, 3 miliony dostępu do internetu o bardzo wysokiej przepustowości. Ale ja tu widzę, jak cały czas redaktor macha i mnie pogania, więc ja się czuję w stresie. Nie, staram się skupić i zrozumieć, co pani mówi. Pani prezes chce więcej bitów na minutę przesłać. Dokładnie, na sekundę. Czyli TEPSA ma zbudować 3 miliony łączy. Nie wiadomo za ile, nie wiadomo o czym. Wiadomo 7 tylko, miliardów złotych. Tak, wiadomo tylko potem, że będzie musiało udostępnić konkurencji, nie wiadomo za ile. No jakby popatrzeć na dotychczasową praktykę, to daj Boże po połowie kosztów poniesionych. No i potem konkluzja. No strony się jeszcze nie są w stanie porozumieć. A mnie nie przestaje zadziwiać, dlaczego w całej Europie regulatorzy są się w stanie bez żadnych porozumień pisania 2.0, 5.0 i tak dalej porozumieć z operatorami, którzy inwestują, ci zasiedziali, czyli tacy byli monopoliści, inwestują, udostępniają swoje łącza. Nikt z tego nie robi awantur, nie toczy tej przysłowiowej piany, tylko wiadomo, że jeżeli operator buduje, ma zagwarantowane coś, co w normalnej ekonomii jest podstawą, czyli ma zwrot kosztów i zagwarantowaną przyzwoitą minimalną marżę i wszystko się normalnie dzieje. A u nas musi być, ja wam powiem, ile wy budujecie, a wy macie to po prostu zrobić. Proszę państwa, chodzi o to, że komunikacja polska jest niejako zmuszona do tego, żeby zainwestować konkretne pieniądze. To są ogromne pieniądze. Jak szacują wysoko, ma być to około 7 miliardów, bodajże, o ile się nie mylę, chyba tak przeczytałem, nie, w tej chwili tutaj z pamięci cytuję, 7 miliardów złotych na łącza, który jednocześnie będzie musiała udostępnić swojej konkurencji. Kwestia, no to trzeba powiedzieć sobie... Za ile? Powiedzieć sobie jasno, swojej konkurencji, więc to też jest jakiś tam... nie mówimy normalne, ale z punktu widzenia jakiejś logiki, no jest to absurdalne. No ale wynika to także z pozycji, I z regulacji. I z regulacji. No to jest ta komunikacja. No więc właśnie. Z tego to właśnie... Ale kluczową kwestią nie jest, czy udostępnić, tylko na jakich warunkach i za ile. Czyli tak, jeżeli ja wyłożę te pieniądze ogromne, to czy po pierwsze ja na tym zarobię, a po drugie, czy mi się to w ogóle zwróci, bo wpuszczenie operatorów na wybudowane przez siebie inwestycje, jeszcze dokładanie do cudzego biznesu, no to przepraszam. Tak, takie rzeczy tylko wierzę, tak? Tylko ale wierzę. Nawet takie rzeczy to nie wierzę. Nie. EKG. Piotr Czarnecki. No to ja troszeczkę nie tyle w opozycji, ile czarno-białe. Mówimy to o rynku regulowanym, a mnie zdziwił ostatnio bardzo mocno prezydent Obama, który na rynku nieregulowanym, występując bodajże przedwczoraj w telewizji na którymś z uniwersytetów,
napiętnował mocno spekulantów na rynku paliwowym. I prawdę mówiąc, gdybym przyjął, że to jest prezydent innego kraju, to może by mnie tak nie zdziwił. Ale patrząc na prezydenta Stanów Zjednoczonych, który był od dziesięcioleci, jeżeli no od wieków to może nie, ale od dziesięcioleci pierwszym piewcą otwartego rynku, jeżeli ktokolwiek mógł pokazać, co to znaczy spekulacja naprawdę gigantyczną skalę, już o kryzysie nie będę mówił, bo to akurat była lekcja, jak może wyglądać spekulacja na gigantyczną skalę. I prezydent Stanów Zjednoczonych, który wychodzi i mówi, my tych spekulantów, którzy spekulują na tak strategicznym produkcji, jakim jest ropa naftowa, my mówimy im zdecydowane nie. Nie. A prezesie, pana, ja ale prezes powiem. Zapomina jednej rzeczy. Obama też ma wybory na głowie. Ja chciałem tylko przypomnieć jedną rzecz a propos prezydentów amerykańskich. Ale was to nie dziwi? Ale panie prezesie, mnie to nie dziwi. Ja jestem dumny, powiem szczerze. Ja chcę przypomnieć jedną rzecz. Również demokratyczny prezydent również Stanów Zjednoczonych, Jimmy Carter, w czasie któregoś tam eksplozji wzrostu cen na początku lat 80. co zrobił? Wprowadził ceny urzędowe, regulowane. Co się wtedy stało? Przed stacjami benzynowymi były kilometrowe kolejki. Co wtedy prezydent zrobił? Powiedział tak, parzyste numery rejestracyjne w dni parzyste, nieparzyste w dni nieparzyste. Ja pamiętam, i to było w Stanach Zjednoczonych. 10 lat temu czy 12 lat temu w Barcelonie tak było. Jeździły samochody parzyste, taksówki, przepraszam, nie, to taksówki było, że taksówki, bo za dużo taksówek było. To wynikało z tego. Tak, w zależności od numerów. Proszę pana, tutaj zwracam się do pana Piotra Czarneckiego. Ja jestem dumny z prezesa Stanów z prezydenta Stanów Zjednoczonych, bowiem prawdopodobnie on czerpie, proszę pana, ze źródła polskiego. A z jakiego źródła nawet? Od naszego pana premiera, który mówił tak, że tych spekulantów to my tam w zarodku ich tamtego zdusimy i będziemy z konsekwencją żelazną ścigać. To pewnie za podpowiedzią pana prezesa Grabowskiego, tak pan premier powiedział. Ze spekulantami. Tymczasem chciałbym uspokoić pana premiera. Ceny cukru spadają, panie premierze. I chcę uspokoić także prezydenta Stanów Zjednoczonych. A pan premier Jarosław Kaczyński kupił 2 kilo cukru. Prezydenta Stanów Zjednoczonych, panie prezydencie, spokojnie, jak rośnie, to znaczy, że będzie spadało. Jeśli ktoś mówi, że ropa będzie po 300 po $300, to znaczy, że nie będzie. To znaczy, ten moment jest najlepszy moment, żeby ceny zaczęły spadać. Panie redaktorze, mówi, jak to na rynku finansowym, jak spaduje, będzie rość. To powiedział Bogusław Grabowski. Proszę państwa, to wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękuję moim gościom, którym byli dzisiaj Grażyna Piotrowska-Oliwa, Piotr Czarnecki i Bogusław Grabowski. Ja się nazywam Tadeusz Mosz.